Dzień dobry, dobry wieczór, a może nawet dobranoc w kolejnym odcinku z Transport Fever 2. Możecie napisać w komentarzu, kiedy to oglądacie, a ja bym się dzisiaj zajął Kabulem. Przede wszystkim narzędzia, ponieważ oni mają tutaj praktycznie prywatną fabrykę narzędzi, a my je wywozimy do Ankary. No nie powinno tak być. Te narzędzia docierają w to miejsce, więc wystarczy coś tutaj zrobić, jakąś taką jedną prostą linię. Zobaczmy, gdzie te narzędzia są potrzebne. Tutaj, tylko na tej ulicy. W takim razie postawimy na przykład taki przystanek. Teraz tworzymy nową linię, wyjeżdżamy stąd oraz dojeżdżamy tutaj. Kabul południe, możesz, tak się zastanawiam, może czekaj, żeby oni niepotrzebnie nie jeździli. No i my tu chcemy ładować tylko narzędzia. Tam, no to wiadomo, macie to tylko rozładowywać. Czyli to już tak naprawdę powinno działać, tylko skoro teraz się tutaj więcej będzie działo, to ja jeszcze chciałbym na przykład dostawić więcej tych peronów. Coś takiego i może nawet jakiś taki magazyn, no to może być dobry pomysł, jednak jak te narzędzia tutaj dotrą, żeby potem mogły wyjechać, w sensie poczekać, aż coś na przykład podjedzie. Ale to jeszcze nie zadziała, ponieważ musimy też kupić jakieś pojazdy. Co my tu mamy? Są już takie wielkie, ale tego może nie. Bardziej bym patrzył na coś takiego. Ta może przewozić wszystkie towary. W ogóle może bym zwrócił uwagę na emisję. Taki ma 70, taki 71, 71, 73. Tak naprawdę chyba jeszcze zbyt wielkiego wyboru nie mamy. To znaczy niby te większe ciężarówki mają tutaj emisję 67, no ale ja bym czegoś takiego do miasta nie dawał. Okej, na razie weźmy coś takiego, ewentualnie kiedyś jak się odblokują, to pozamieniamy to po prostu na jakieś elektryczne. Teraz to ja bym kupił, no nie wiem, 3 takie. No i wrzucamy je tutaj na to D narzędzia Kabul. Co tu się stało? Deski i narzędzia, no tak, ponieważ pociągiem przywozimy deski, one muszą być przetransportowane tam. Troszkę tutaj poczekałem i zgadza się, oni tutaj ładują te narzędzia, więc zaraz one tam dotrą. Co robimy teraz? Może na przykład cegły, ponieważ fabrykę cegieł to my mamy dosłownie kawałek dalej, tutaj właśnie przy tej Ankarze. Tylko czy to da radę obsłużyć dwa miasta? To znaczy raczej powinno. Produkcja w tym momencie 100, przesyłka 54. 54, ponieważ Ankara potrzebuje tego tylko tyle. Gdybyśmy obsłużyli jeszcze Kabul, wtedy ta przesyłka powinna wzrosnąć. Tylko że ja bym nie chciał czegoś takiego, że te ciężarówki z cegłami, które jadą na dworzec, będą musiały przejeżdżać przez centrum miasta. Jednak żeby jak najmniej właśnie niepotrzebnie tam nie wjeżdżać. Także wziąłbym taką średnią drogę wiejską i spróbujemy zrobić na przykład jakąś obwodnicę Ankary. Czyli wyjechalibyśmy na przykład jakoś stąd, przejedziemy tu, no i teraz z taką drogą podłączylibyśmy się jakoś tam, tak? Czyli z tymi cegłami sobie tutaj wyjedzie jakaś duża ciężarówka i dowiezie to tam. Dobra, to możemy zaakceptować. Możemy też na przykład poprawić tę drogę, niech ona już będzie taka troszeczkę szersza. No i teraz kolejna linia towarowa, czyli wyjeżdżamy z tego miejsca, bierzemy te cegły i będziemy je wysadzać tutaj pod tą stacją. Te rzeczy sobie już tutaj poustawiałem i teraz kupiłbym pierwsze takie porządne ciężarówki. Czyli to by było coś takiego z tymi, z bocznymi słupkami na cegły. I ile ja tego bym teraz wziął? 3, może na przykład 4. Potem zobaczymy, najwyżej jeszcze coś dokupię. I one idą na D cegły Ankara dworzec. Dopisałem to dworzec, ponieważ cegły Ankara już mamy, one dostarczają bezpośrednio do miasta. Czyli te cegły będą teraz tu i pytanie, jak my je wywieziemy tam do tego Kabul? Mamy K narzędzia Ankara. No i to by była idealna linia, która by mogła wozić jedno i drugie. Tylko że ja się obawiam, że nie będziemy mieli takich wagonów, które by mogły naraz przewozić narzędzia oraz cegły. Pewnie nie. Zobaczmy, wagon towarowy, no właśnie, narzędzia, a jednak na cegły to my potrzebujemy takiej platformy z bocznymi słupkami. Czy to by miało sens do kupienia takich wagonów tutaj i żeby zawsze jeździła tylko połowa pociągu? W sensie połowa zapełniona, no bo tych wagonów niestety nie będzie się dało odczepić. Czyli część z nich jeździłaby pusta. No właśnie, co się bardziej opłaca? Kupić osobną lokomotywę, osobny pociąg, który tak naprawdę i tak w jedną stronę jeździłby pusty. Może to by miało sens. Okej, spróbujmy. W takim razie bierzemy tutaj 5 takich wagonów. 6,5 miliona to kosztuje, ale nawet nas na to stać. Zarządzamy teraz tą linią i zmieniłem tutaj nazwę, teraz to jest K narzędzia Ankara cegły Kabul. Czyli w Ankarze robisz teraz też załadunek cegieł, no i robisz to oczywiście tylko wtedy, kiedy jest możliwe. W Kabul za to możesz też rozładowywać.
No i też, żebyś tam niepotrzebnie nie czekał, po prostu załaduj, jeśli to jest możliwe. Dobra, także cegły powinny teraz docierać do tego Kabul, więc musimy jeszcze je rozwozić tutaj po mieście. Czyli kolejny taki przystanek i cegły wam są potrzebne jakoś tu. Proszę bardzo, możemy coś takiego postawić. No i tworzymy jeszcze jedną linię. Zaczynamy stąd, to w ogóle będzie trzeba rozbudować i dojeżdżamy tam. D cegły Kabul, tam możesz czekać na pełny załadunek, tak, tylko cegieł, żebyś mi czasami jakichś tam innych rzeczy nie brał. No a na tej drodze tylko rozładunek, nic więcej nie zrobicie. Teraz wchodzimy jeszcze tutaj i dokładamy dodatkowe takie perony. Raz, dwa, trzy oraz cztery. No i teraz cegły Kabul, proszę się zatrzymywać w takim razie na tej trójeczce. Dobra. No i co jeszcze nam zostało? Zakup pojazdów, chociaż może ja bym nie kupował nowych, tylko zrobimy coś takiego. Złapałbym na przykład te, je przeniósł na tę linię miejską, a tam to mogą jeździć właśnie takie większe ciężarówki. Czyli zaznaczmy sobie na przykład takie trzy. D cegły Kabul, a żeby tam to fajnie działało, no to właśnie coś jeszcze tutaj dokupimy. Czyli taką ciężarówkę, ile ich bierzemy? Dobra, mogą być też trzy. No i je wysyłamy na D deski i narzędzia Kabul. Dobra, to powinno działać, no a w przyszłości też. Wziąłbym po prostu te małe ciężarówki i przerzucił na jakąś inną linię. Jak tam Kabul? Czy coś już tutaj dotarło? Narzędzia pięknie docierają, na cegły jeszcze czekamy. Paczek jeszcze nie będzie, a jeśli chodzi o paliwo, to ja mam pewne pomysły, ale to jeszcze poczekajmy. A jak tam sytuacja w Ankarze teraz? Cegły są, narzędzia jakieś tam są, super. Czy tu coś już wyjeżdża? Tak, wzięli troszkę tych cegieł, jedną cegłę, czy tam raczej jedną paletę z cegłami. No dobrze, ale to działa. Dzięki temu ten pociąg nie musi wracać pusty, coś tam wziął. Więc teraz ja bym jeszcze sprawdził, jak bardzo to jest wydajne, to znaczy pierwsza rzecz, ile my tego potrzebujemy? 46. Więc moje pytanie jest takie, czy ta linia, która jeździ tędy, też ma to 46 w ogóle wcześniej, to ja może naprawię to, ponieważ to nam się zakorkowało. Proszę bardzo, te perony muszą być serio dłuższe. Może na przykład coś takiego. No i teraz zobaczmy, cegły Ankara dworzec. Jaki to ma wskaźnik? 374. Dobra, także tutaj na pewno jest wystarczająco. A jak to wygląda na przykład tutaj? To narzędzia Ankara cegły Kabul. Jaki tu jest wskaźnik? 261, więc w tamtą stronę na pewno wystarczy i tutaj z tymi narzędziami też raczej wystarczy. Ok, więc jeszcze możemy ewentualnie skontrolować tę linię, którą mamy tutaj, czyli cegły Kabul 230. Oczywiście, to jest jak najbardziej wydajne, tych cegieł zaraz powinno być wystarczająco. A czemu nam na przykład brakuje tych narzędzi? Czy nie dałoby się z tym coś jeszcze zrobić? 42. Jak to wygląda tutaj? 66. Nie jest to jakoś super dużo, ale na pewno wystarczająco. A jeśli chodzi o tę linię, która przywozi te narzędzia z fabryki, my tu mamy wskaźnik 322, także te 42 plus to, co my tutaj mamy w Ankarze 56, też to jest wystarczające. Także po prostu trzeba jeszcze chwilkę poczekać. Dobra, w takim razie te towary na razie zostawiamy i przeszlibyśmy do pasażerów. Zobaczmy na przykład, ilu ich tutaj jest. 455. Gdzie wy chcecie w ogóle jechać? Tianjin Transfer albo tam do tego Ho? Pytanie, czy wy chcecie jechać do Tianjin po to, żeby się potem gdzieś przesiąść. W ogóle, jak tutaj te linie wyglądają? No tu jest końcówka tej linii z Ankary i potem można właśnie się przesiąść, żeby dojechać do tego Kabul. Ale zrobimy coś, o czym ja mówiłem już w poprzednim odcinku, czyli bezpośredni pociąg z Ankary do Kabul. Coś takiego niedużego. Nowa linia, zaczynamy tutaj w Ankarze i dojeżdżamy do Kabul. Zostawiamy załaduj, jeśli to jest możliwe, tam nic nie zmieniamy. No i teraz zobaczmy, co ja bym tutaj mógł ciekawego kupić na tę linię. Czy my już mamy na przykład zespoły trakcyjne? Parowe nie, elektryczny jakiś jest, a na przykład spalinowy? Mamy coś takiego, ale to tak naprawdę nie ma żadnej pojemności. To są po prostu dwie lokomotywy złączone ze sobą. Ja bym bardziej chciał coś w tym stylu, że tutaj możemy przewozić tych pasażerów od razu. Jak to w ogóle wygląda? 160, prędkość 220 na godzinę. Ale czy kupować coś takiego na taką krótką linię? No nie, takie coś to by się może przydało na jakiejś dłuższej linii. Więc teraz nie bierzemy żadnego zespołu trakcyjnego, tylko ja sobie coś tutaj złożę. Weźmy na przykład jakąś taką lokomotywę i teraz jakieś wagony pasażerskie. I co mi tu będzie potrzebne? Tak naprawdę nie jakieś super wielkie prędkości, taki mi wystarczy.
Ile tego? Raz, dwa, trzy, cztery. No, myślę, że tak, za 10 milionów. I ten pociąg zapraszam na KP Ankara Kabul. Więc pewnie jeszcze troszkę będziemy musieli poczekać, zanim on tutaj dojedzie. Pytanie, czy coś jeszcze tutaj modyfikujemy, bo na przykład tutaj to dwa pociągi widzę, że zatrzymują się na jednym peronie. Bez sensu. Czemu wy tak robicie? Kabul, proszę wjechać na dwójeczkę. Aha, tylko że nie udało się połączyć wszystkich stacji. Pytanie, czemu tak jest? Czy tu się gdzieś nie da przejechać? Czy ja tu nie mam jakiegoś przejazdu? Nie no, tu przejazd jest. Także co się tutaj dzieje? Jedziemy tym torem, potem wjeżdżamy tam. Tylko problem tak jakby był z wjechaniem tutaj. No zgadza się, z tego prawego toru nie mamy jak przejechać na ten lewy. A czy tamta linia jakoś by to mogła zrobić? To znaczy, to by się na pewno dało tu zrobić kawałek wcześniej, ale ja bym nie chciał, żeby oni aż tak wcześnie te tory zmieniali. Także, żeby to nam działało, to ja muszę zrobić jeszcze na przykład taki przejazd stąd dotąd. Co tu się dzieje? Czemu to nie chce działać? Okej, coś takiego, tak? I teraz to powinno działać bez problemów. Dobrze, czyli tutaj sobie zmieniamy tor i tam dalej jedziemy. A ci z drugiej linii, no to przejeżdżają sobie jakoś w tym miejscu. Czyli po tej stronie to mamy zrobione, więc zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w Ankarze, ponieważ my tu mamy tylko jeden peron pasażerski, a przyjeżdżają dwie linie. No właśnie, Ankara Kabul oraz tam jeszcze taka, która jedzie przez więcej tych miast. A czy ja mogę teraz coś z tym zrobić? Na przykład coś tu jeszcze dobudować? No niby by można. Spróbujmy tutaj wejść. Wezmę od razu takie lepsze tory i zróbmy to jakoś w ten sposób, żeby był jeden taki peron w środku i na przykład dwa takie tory. Co tam się dzieje? Chyba nic. Jakiś chwilowy problem. No i to musimy podłączyć teraz jakoś do tego. Może inaczej, ja bym najpierw to wyburzył i spróbuję to teraz zrobić tak jakby w jednym kawałku, czyli stąd wjeżdżamy bezpośrednio na tamten peron i tutaj musimy też zrobić taki przejazd. Pytanie, czy to wszystko? Raczej nie, ponieważ tamten pociąg musi jeszcze móc zmienić ten tor, czyli tutaj musi być na przykład przejazd w ten sposób, tak. No i to teraz wszystko powinno działać. Więc teraz bierzemy tę linię i w Ankarze proszę mi wjeżdżać w takim razie na peron numer 1. Tak, jedziemy sobie tędy, możemy zmienić te tory i tutaj też wszystko nam działa. Super. Także ci ludzie po prostu teraz szaleją, zmieniają swoje miejsca, gdzie tutaj czekają na te pociągi. Fajnie. Tylko że to i tak nie poprawi tej sytuacji, którą mamy tutaj, że ich czeka tak dużo. Czy ja dobrze pamiętam, tędy jeździ tylko jeden pociąg? Tak, on ma 40 lat, cykl życia osiągnięty. No i co ja mam teraz z tobą zrobić? To znaczy, ja bym jakoś może na razie go nie ruszał, niech on sobie jeszcze tam jeździ. Co bym zrobił teraz, to może przeniósł jakiś pociąg na przykład stąd. Tak powoli bym wycofywał to, co właśnie mamy tu, ponieważ tu mamy bardzo dobre miejsce na jakieś pierwsze pociągi na przykład elektryczne. Mamy już tory z trakcją, no i one są oddzielone od tych towarowych, więc to by było właśnie dobre miejsce. No a coś z tymi starymi będzie trzeba zrobić, więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Ahmedabad Chennai, tu jeździ tylko jeden pociąg, także to bym zostawił w spokoju. Dalej, Ahmedabad Kolkata Chennai Hong Kong, tutaj jeżdżą dwa, no i nie są jakieś takie super pełne, no i są bardzo stare. Także ja bym te stare pociągi po prostu przerzucił teraz na tamtą linię, niech one jeszcze troszkę posłużą, zanim wymienimy wszystko na te elektryczne. Czyli to ma być tak. Przejedziesz tam w ogóle? Pociąg 10, brak trasy. Ty jesteś teraz w tym miejscu, a musisz pojechać tam. No, troszeczkę za późno chyba ci to kliknąłem. A czy możemy tutaj zrobić coś bardzo tymczasowego, w sensie taki zakręt? Zapraszam, proszę tam przejechać, ale absolutnie nie zostawię tutaj tych torów. Niech on tylko tam przejedzie i od razu się tego pozbywamy. Tego tutaj nie chcemy. No dobrze, a zobaczmy, jak ten pociąg pasażerski tutaj, gdzie on jest? Ten jest z cegłami, tutaj są pasażerowie, tak? 14 na 84. Tak naprawdę jakiegoś wielkiego zainteresowania tutaj nie ma. Jeśli chodzi o was, 51 czeka, ty masz pojemność, jeszcze raz mi pokaż, 84. Dobra, wy się tutaj zmieścicie, także tego bym już nie rozbudowywał. Ale co bym rozbudował, to Kabul pod względem komunikacyjnym, ponieważ tutaj to mogą przychodzić tylko ci z okolicy, ponieważ my tu jeszcze nie mamy komunikacji miejskiej. W Ankarze mamy, tak, jeżdżą tutaj jakieś autobusy po mieście, a tutaj po prostu nic. Także to trzeba oczywiście naprawić. Postawmy na przykład jeden taki przystanek, prosto pod tym dworcem. Dalej, pojedziemy sobie na przykład jakoś tutaj, żeby tych wszystkich obsłużyć. Ja bym to postawił nawet jakoś tak dalej. Teraz, co jeszcze? Tu gdzieś taki kolejny przystanek. Dobra, może być.
później, coś takiego. Mam nadzieję, że o wszystkich tutaj zahaczymy. Tylko, że jak ja mam taki przystanek tu, to będzie problem z tamtymi. Jak postawię coś takiego, też wszędzie nie dojedziemy. Możliwe, że to będzie trzeba zrobić troszkę inaczej, czyli nie taki przystanek, tylko przeprowadzić na przykład drogę stąd dotąd i żeby ten autobus jakoś tędy jechał. To może być lepsze. Okej, tutaj przystanek, dalej. Gdzieś w tych okolicach też bym się oczywiście zatrzymał, żeby obsłużyć całe to centrum. Dalej. Te przystanki mogą być tak naprawdę tutaj dosyć gęsto. No i trzeba by podjechać jeszcze, żeby obsłużyć tych, ponieważ stąd, no nie ma zasięgu. Czyli taki przystanek, no chyba po prostu będę musiał postawić jakoś, no na przykład tak, a tutaj zrobić połączenie tej drogi z tą. Czyli ten autobus sobie tędy przejedzie i wróci potem na ten dworzec. No to jedziemy. 1, 2, 3. Dalej. 4 tutaj, 5 tutaj. 6 dalej w centrum oraz 7. Chyba wszystko, tylko ja bym nie chciał, żebyście zawracali jakoś tak dziwnie. Postawmy tu może taki punkt nawigacyjny, chyba że przystanek. Nie, no przystanek nie jest potrzebny. Coś takiego wystarczy. No i teraz klikamy sobie tutaj i pięknie to objedzie. Autobusy Kabul, tak, taka nazwa i do tego kupujemy pojazd. Który? Raczej ten przegubowy. No i powiedzmy, że 5 takich autobusów wystarczy. Zapraszam na autobusy Kabul, oczywiście źle to nazwałem, to ma być D autobusy Kabul. No i miejmy nadzieję, że teraz tych pasażerów tam do tej Ankary będzie więcej. Tutaj widzę, że się gromadzą jakieś deski, to znaczy deski to powinny szybko mi uciekać tam właśnie do tej fabryki. Produkcja 157, no ale ten wskaźnik był taki gigantyczny, że tutaj chyba i tak z tym nie będzie problemów. No właśnie, 315, zostawmy to, to sobie po prostu w swoim tempie jakoś tam działa. No a teraz totalnie zmieniamy temat, ponieważ chciałbym dostarczać paliwo do tego Kabul. Mamy tutaj rafinerię paliwa, tylko skąd my weźmiemy ten olej? Już wam pokazuję. W tym miejscu mamy rafinerię ropy naftowej. Skąd weźmiemy ropę naftową? Jedno miejsce mamy tutaj, także jakiś stateczek. Drugie miejsce mamy tu, ale ja bym tego nie ładował tutaj na żaden pociąg, bez przesady. Tutaj to ja bym zrobił po prostu jakąś fajną drogę, ominiemy sobie Ankarę, przejedziemy jakoś tam i myślę, że to nawet jakoś w miarę będzie działało. No i od tego tak naprawdę możemy zacząć. Czyli bierzemy taką drogę i zobaczmy, którędy ja bym ją w ogóle przeprowadził. Może jakoś po tej stronie tych torów. No spróbujmy, coś takiego, tylko zacznijmy może jakoś tak i dalej chciałbym iść na jakimś zakręcie, oczywiście omijając te pola, nie chcemy tutaj nic zniszczyć. Później, mamy jeszcze coś takiego, więc ja bym to ominął w ten sposób, no i właśnie, to też będzie taka obwodnica Ankary. Przejeżdżamy jakoś tak, tutaj robimy wjazd do miasta, ale bez przesady, taki wjazd do miasta tu, po prostu takie skrzyżowanie. Dalej, jedziemy tędy i będzie się trzeba połączyć z tym, co my mamy tutaj, czyli na razie po prostu wyburzę to i połączymy się jakoś tak do tej starej drogi, to znaczy na pewno nie pod takim kątem. Czy uda się z tego wyjechać jakoś prosto? O, bardziej coś takiego i teraz to łączymy jakoś z tym. Czemu to się nie połączyło? Tam się chyba jakaś droga zamieniła, tak? No właśnie, bo jak te drogi są za blisko miasta, to wtedy powstaje taki chodnik. To znaczy niby jakoś to można ustawić, że własność gracza, co nie? Gdybym ja tę drogę na przykład tak zamienił z własnością gracza, no to wtedy nic mi tutaj nie przebudują. I może to będzie lepszy pomysł. Dalej, tę starą drogę też zamieniamy na coś takiego, ona sobie może tutaj tak kręcić, no i dalej co? Ja tam to zrobię jeszcze lepiej. Ale wcześniej ustawmy własność gracza też na tej takiej drodze krajowej tutaj. No i teraz wracamy do tego. Ja bym chciał mieć na przykład jakiś przejazd tędy, no i z tym podłączylibyśmy się gdzieś tu, to znaczy wcześniej to ja się może pozbędę tego, tutaj też nie musi to już tak bardzo kręcić, ponieważ wjeżdżamy, o, w tę stronę. Tamto, to możemy sobie podłączyć jakoś do tej głównej drogi, jakby ktoś tam jeszcze gdzieś chciał jechać. Czyli tutaj drogę mamy, tutaj też, więc teraz jeszcze trzeba by podłączyć jakoś to. Jakoś bardzo bym nie kombinował, zrobimy po prostu standardowy przejazd kolejowy. Jak kiedyś się będą robiły jakieś wielkie korki, no to wiadomo, można zrobić tunel, można zrobić wiadukt. Na razie coś takiego i tak się zastanawiam, czy przy okazji tej drogi nie przeprowadzić dalej gdzieś tutaj. No możemy spróbować, niech tam te samochody jakoś sobie szybciej jeżdżą. Czyli taka droga krajowa na przykład prosto przy tych torach, obok idzie jakaś stara droga. Przejeżdżamy tędy i ja bym się połączył na przykład jakoś do tego wjazdu do miasta. Tylko wcześniej taki zakręt i teraz jakoś stąd tutaj. No dobrze, także tyle powinno wystarczyć. Teraz stacja ciężarówek. No i jedną taką stawiamy tutaj, a drugą to bym postawił na przykład jakoś tak.
Jeśli chodzi o dostarczanie tej ropy z tej strony, to ja mam nadzieję, że to uda się zrobić już bez żadnych ciężarówek. Tak samo z drugiej strony. Jak już wyprodukujemy ten olej bezpośrednio do jakiegoś portu i tu będzie przepływał jakoś stateczek i dostarczał to do tej rafinerii. To się powinno udać, ale to zaraz. Wcześniej nowa linia, wyjeżdżamy stąd i dojeżdżamy tutaj. W tym miejscu oczywiście pełny załadunek, bierzemy tylko co my bierzemy, ropę, a Ankara rozgałęzienie to jest rozładunek. No i tutaj oczywiście kupujemy te takie nowe duże ciężarówki, czyli to by była taka cysterna i ja bym może się bardzo nie rozpędzał. Na razie 4 i będziemy obserwować wskaźnik. Jak będzie za mały, no to coś dokupię. Deropa Ankara, tak. Także to powinno już jakoś powoli ruszać, więc teraz przechodzimy do wody. No i stawiamy taką przystań towarową. Może od razu dużą? Tak, niech to będzie porządne. Taka duża przystań i ona by musiała być w takim razie jakoś tak w tym miejscu. Tutaj raczej bez problemu się z tym połączymy. To nie jest jakoś super daleko, przejeżdżamy sobie jakoś w ten sposób, tak, i to teraz jest połączone. Drugą taką przystań stawiamy w takim razie jakoś chyba tutaj. Najprościej byłoby w tych okolicach, tylko obawiam się, że wtedy by nie było zasięgu. I w sumie tu to też by było fajne rozwiązanie, ponieważ tutaj mamy takie pola. No i te zboża by można kiedyś transportować też na przykład do tej piekarni. To znaczy możemy spróbować, ja to tak na razie postawię. Mamy dużo pieniędzy, więc najwyżej to po prostu wyburzę. Z tego miejsca chciałbym się jakoś podłączyć, tylko najpierw chyba musimy zrobić taki kawałek prosty i teraz podjazd do tego. No i pytanie, czy tutaj będzie jakiś zasięg? Nie, zasięgu nie ma do niczego. A czy byłby zasięg chociaż do jednego miejsca? No bo dobrze, jak już do tego pola będzie za daleko, no to najwyżej będziemy to wtedy dowozić. Ale żeby chociaż tutaj, to jakoś sobie fajnie przeskakiwało. Zobaczmy, stąd dotąd taka droga, jakby to teraz wyglądało. Dalej nie ma zasięgu i chyba zasięg jest tylko dotąd, tak? Spróbowałem zrobić taką prostą drogę, no ale nie, zasięgu tutaj nie ma. Także to serio, będzie trzeba postawić gdzieś tutaj blisko. To mi teraz jest tak naprawdę do niczego niepotrzebne, a akurat było takie fajne miejsce. No dobra, także stawiamy to tak. No i co robimy teraz? Prosta droga na przykład tędy, to możemy podłączyć jakoś tam. Do tego, co jeszcze? Naprawmy może tę główną drogę, niech ona przejeżdża w ten sposób i żeby tutaj na pewno było bliżej, to ja bym zrobił jeszcze coś takiego. No i w tym momencie na pewno ten zasięg już mamy. No to tworzymy linię, bierzemy to stąd, dostarczamy tutaj. Działa, działa. Esropa Ankara. W tym porcie robimy pełny załadunek, oczywiście. Tylko ropa, tutaj robicie tylko rozładunek. No i żeby te statki nie musiały mi płynąć gdzieś z drugiego końca mapy, to ja bym tutaj może jeszcze postawił taką kolejną stocznię. Coś takiego może być na przykład tu. No i teraz potrzebowałbym jakiś fajny tankowiec, może duży, coś takiego 350, 28 km na godzinę. W sumie, czy ja potrzebuję coś aż tak dużego? Ile to kosztuje? 3 miliony tylko? Nawet nie jakoś drogo, tu jest taki za 2400 i on może tego załadować 240. No, to mi się bardziej podoba, też jest troszeczkę szybsze. Ile tego? Na razie może jeden, tak, będziemy sprawdzać wskaźnik. Esropa Ankara, niech on sobie tutaj pływa. Czyli mamy już dwa źródła tej ropy, to powinno pracować. Tak, produkcja 120. Więc teraz zajmijmy się jeszcze eksportem tego oleju. Przystań towarowa, no i postawimy ją po prostu w takim miejscu. Tu chyba będzie trzeba delikatnie popracować nad tym terenem. To by było tak. No i teraz, taki prosty fragment drogi tutaj. Z tym jedziemy na przykład do tego skrzyżowania. Czy będzie tak po prostu od razu zasięg? Nie będzie. A czy dałoby się zrobić, żeby zasięg był, na przykład budując taką drogę? Zobaczmy. No niestety nie. Okej, w takim razie idziemy inaczej. Wyjeżdżamy stąd i podjeżdżamy na przykład w ten sposób do tego portu. Teraz zasięg jest super. Zanim będę się bawił tym terenem, to wybuduję sobie taki drugi port tutaj przy Kabul. To by było na przykład jakoś tak i od razu zrobiłbym też tutaj jakąś drogę, tylko że ta droga może być lepsza, ponieważ potem to paliwo będziemy wywozić ciężarówkami. Zacznijmy na przykład tutaj, tylko czemu taka droga się buduje z tymi chodnikami? Nie chcę drogi wiejskiej, tylko chcę taką bardziej... Nie no, dobrze, okej. Dobra się buduje, chyba tak. Okej, niech coś takiego będzie.
przejeżdżamy tędy. Dalej, zakręcamy jakoś tak obok tego. To możemy zatwierdzić i podjeżdżamy teraz jakoś pod tę rafinerię. Czyli tutaj i teraz na przykład jeszcze coś takiego prostego, możemy się połączyć z tamtym. Nie wiem, czy to się uda. To znaczy tak naprawdę nie musimy. Ta droga może iść dotąd, a tego to ja bym się w ogóle pozbył. No i miejmy tylko teraz nadzieję. Tak, udało się. To się podłączyło. No to ja jeszcze jestem ciekawy, czy uda się tak po prostu zrobić taką linię. Zaczynamy tutaj i płyniemy dotąd. Tu żadnych problemów nie ma. Tam jest jakaś taka górka podziemna. Tylko tyle tego wystaje, więc tutaj serio. Muszą te statki uważać. Płyniemy tędy prosto przy granicy mapy. No i przepływamy przez coś takiego, ale to chyba będzie trzeba pogłębić. To znaczy niby to działa, ale ja bym tutaj delikatnie nad tym popracował. Większy pędzel, większa siła i spróbujmy na przykład to jakoś tutaj spłaszczyć. O, żeby tu się dało przepłynąć i do tego jeszcze jakieś na przykład wygładzanie. Dobra, także tędy ten statek sobie teraz fajnie przepłynie. Tutaj jakoś się chyba będzie musiał przecisnąć. To znaczy ja też bym może coś tutaj jakoś tak wygładził, ewentualnie nawet lekko spłaszczył i dopiero teraz wygładził. Dobra, powinno to działać, tak. Tylko gdzie ja teraz kupię taki statek? Chyba nie w tej stoczni. No, za bardzo jak tam przepłynąć nie ma. Jeszcze się okaże, że będzie przepływał całą mapę naokoło. Albo nie, bo tutaj też jest zablokowane. Także trzeba po prostu postawić nową stocznię gdzieś w tych okolicach. Mogłaby być jakoś na przykład właśnie przy tym mieście, chociaż tam też są jakieś takie nierówności. Dobra, niech ta stocznia będzie tu i przy okazji też bym poprawił jakoś to. Niech tutaj będzie delikatnie głębiej. Równamy i do tego wygładzamy. Kupujemy, ja bym wziął taki sam jak tam. Czyli taką wiolę, tylko w tym miejscu, no właśnie, długa trasa, także kupiłbym od razu może dwa takie statki. Zapraszam was na olej Kabul i jeszcze w sumie jedna rzecz, czyli tutaj chciałbym, żebyście robili pełny załadunek. Tylko tego oleju, tu na końcu robicie tylko rozładunek. No dobrze, także to powinno działać, czyli tutaj będzie się produkowało paliwo. To znaczy będzie, o ile będą jacyś odbiorcy. Więc jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz. Podłączamy to na przykład jakoś tu, a to by można od razu delikatnie rozbudować. Na przykład jakieś takie chociaż dwa perony po tej stronie, dwa po tej. No dobrze, troszkę teren jest krzywy, ale to mi bardzo nie przeszkadza. No i teraz to paliwo stąd będziemy zawozić gdzie? Prosto do mieszkańców czy na stację? To znaczy na razie nie mam zamiaru tego rozwozić tutaj w okolicach, więc w tym momencie tylko do ludzi. No a gdzie są ludzie potrzebujący paliwa? Tak naprawdę wszędzie w tym mieście. Także troszkę tego będzie trzeba postawić. Jak to teraz zrobić, żeby na pewno każdy miał zasięg? Bo oni są nawet tutaj gdzieś, w tych okolicach na końcu. Tam nawet i jeszcze za tą stacją. Dobrze, w takim razie ja bym to zrobił tak. Jeden taki przystanek tutaj, żeby zahaczyć jakoś o tych. Dalej, jak zahaczyć o tych wszystkich? Może coś takiego tutaj? No nie, to nie pomoże, ewentualnie jakoś tu, wtedy też nie wszyscy to dostaną. No dobrze, także postawimy takie dwa. Jedno tutaj, drugie tu. Możliwe, że to miasto się jeszcze troszkę tam rozrośnie. Czyli teraz ci już mają zasięg, tak, więc musimy przejechać jeszcze obok tych. Taki jeden przystanek i wiecie co, ja tak na wszelki wypadek postawię tego więcej, jeszcze na przykład tu. Także chyba pierwszy raz na tej serii robię tyle przystanków wyładunkowych. Ile ja wcześniej robiłem, tak, dla jednej rzeczy? Jedno? Możliwe, że gdzieś się zdarzyło, że musiałem postawić dwa, ale coś takiego to jest serio rekord, jeśli chodzi o tę serię. Dobra, zaczynamy tutaj, teraz żebym się nie pogubił. Tu wyładowywaliśmy co innego. Tak, paliwo mamy wyładowywać tu. Dalej, kolejny przystanek tutaj oraz tutaj. Później przejeżdżamy tędy, tędy. No i to chyba wszystko. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. No i co, Kabul Północ. Ja bym chciał, żebyście czekali na pełny załadunek. Możecie korzystać też z dwójeczki, żeby tam się nam to nie zakorkowało. Bierzecie oczywiście tylko paliwo, w innych miejscach rozładowujecie. No i teraz została nam tylko jeszcze jedna rzecz, czyli zakup takich cystern. Na pewno nie takie duże, weźmy jakąś taką bardziej do miasta. No i trochę bym tego kupił, nie wiem, 5, może 6. Dobra, tak na dobry początek może być. Depaliwo Kabul, tak, zapraszam, czyli teraz wszystko mamy zrobione, czyli to powinno ruszyć, bo w końcu mają sens, żeby to w ogóle gdzieś dostarczać. No i tak, tutaj to się już gromadzi i to tak naprawdę za dużo. No troszkę ta linia jest długa, także od razu tutaj pomożemy, dodamy więcej peronów oraz jakieś magazyny, żeby nam się to nie marnowało.
Ja bym chciał sprawdzić też, jakie my tutaj mamy wskaźniki. 133. A jaką wydajność ma taka fabryka? Może mieć 200, więc ten wskaźnik jest za mały. Także wchodzimy w to, zarządzaj pojazdami i ja bym na przykład dodał jeszcze takie 3. Tak, to klonujemy i ten wskaźnik powinien podskoczyć. Dokładnie, 234. Także jak na razie to będzie działało. Dalej, taki wskaźnik 200 to ja bym potrzebował też tutaj, czyli S ropa Ankara. Wskaźnik wynosi 206, także idealnie, tego nie ruszamy. Później, co jeszcze? To wszystko musimy przetransportować w to miejsce i tu byśmy potrzebowali wskaźnik 100. No to zobaczmy, czy to działa. Wskaźnik 288, cudownie, także tego już nie ruszamy. No i Kabul potrzebuje 241, my serio będziemy musieli chyba i tak docelowo więcej tego produkować, to jeszcze nie potrafi tyle produkować, ale skoro wy tego potrzebujecie aż tyle, to fajnie by było, żeby ta linia też już miała taki wskaźnik. W tym momencie tylko 206, także wchodzimy, zarządzaj pojazdami i ja bym dołożył jeszcze na przykład takie dodatkowe 3. No, troszkę tego będzie. No, ale coś mam nadzieję, że na tym zarobimy. Zaraz ta rafineria tutaj awansuje, to pewnie szybko pójdzie. No ale właśnie, skoro oni tego tutaj aż tak dużo potrzebują, załóżmy 250, to znaczy, że tam wcześniej też by się przydał taki wskaźnik, no bo tutaj raczej coś takiego mamy, tak? 286, no właśnie. Czyli teraz jeszcze takie 250 powinno być na każdej tej linii. Tutaj jest za mało, 206, więc to od razu też możemy zrobić. Czyli sklonujmy sobie ten statek, powinno być teraz troszkę lepiej. 412, będzie to bardziej przyszłościowe. Jeszcze w takim razie ta linia, tak? Chociaż to już nawet też działa, 311. Więc w tym momencie to powinno wszystko działać. Tak, niedługo po prostu w Kabul zobaczymy, że tego paliwa będzie full. Nie powinno go w ogóle brakować. Te wszystkie zakłady produkcyjne powinny awansować, no tylko, że to też troszkę potrwa, ponieważ no te statki wolno pływają. Więc w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, a w kolejnym może spróbujemy już puścić jakieś pociągi elektryczne. Coś tam sobie pozamieniamy, coś tam poulepszamy, zobaczymy, zobaczymy. Zapraszam Was już po prostu na ten kolejny odcinek. Pamiętajcie o łapce w górę, trzymajcie się, do następnego razu, cześć, cześć.